proszę Państwa. Niektórzy się ewakuują. Jezus, wezmę bombę. Także dobrze, kochani, że jesteś. No. Także słuchaj, Centrum Olimpijskie dzisiaj urodziny. Gdzie to idź ty? Gdzie na koniec świata jechać? No. A ty jedziesz na Centrum Olimpijskie? Daj spokój. Daj spokój, to przecież jest na koniec świata. Jakie ładne chłopaki ma Matana Piórkowska, zięciów, i jakie piękne chłopaki. No, sympatyczna babka na Piórkowska. Sympatyczna, ale jakie te nie zięciowie jacy. Jacy piękni chłopcy, piękni, ale jacy mili. To nie o to chodzi, że tam piękni z zewnątrz. Bardzo mili, zobacz, jacy zadbani, jacy szlachetni. Ja nie wiem, chyba są zięciowie, a może ktoś obcy. Rodzina, mówili. Tak? No rodzina, no teraz to jest rodzina, wiesz. Bardzo szlachetni ludzie. Żeby tacy ludzie byli wszyscy, to byłoby lepiej na świecie. No. Byłoby na świecie lepiej. Bo to wiesz, jacy są ludzie. Czy ty wiesz, że na Anitę to wezwali policję normalnie w tej rzemieślniczej? Ja tam byłem przecież. No byłem. Ale nie zawsze. Bo ona nie chciała wyjść, bo ją wyproszały tych ludzi, dwie mamy. Jeszcze ochroniarza wzięły. Tak. Ale ona mówi, a to kiedy pani się do mnie przyczepia, zaczepia, dzika Kryśka. I słuchaj. Ale i... za co? Nie wiem za co. Ale ona powinna potem wyjść, bo to słuchaj, policja wie co powie. No ogródka tam poszła, później wróciła. Ale o co jej chodziło? No bo ona chciała, żeby odwrócić uwagę, ale złośliwe wiedźmy. Ale co ona takiego zrobiła? Nie miała zaproszenia jak połowa. Ja też nie miałem. Jak pani się doczekiwa? To obraz jest strasznie. Tak. Tak. O, jakie piękne, Boże, piękne. Nie wiem, co wybrałeś, nie wiem, czy... Piękne.